póki krąży i trwa. Tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba, słońca blask. Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal, ofiaruje nam życia dar. Od morskiego dna aż po góry szczyt ochrania nas i kocha jak nikt. Więc czas, by już docenić ją, nie niszczyć lasów, pól i łąk. Nie wolno nam zatruwać rzek, by czysty był morza brzeg. By w dal przez wielką ziemię wciąż iść, bądźmy dla niej lepsi już dziś. By nam kwitła ziemia i świat przez wiele lat. Na to. Co takiego? Oho, spójrz. Mamy tu coś bardzo interesującego. O, niezwykle rzadkie zwierzątko. Twoja kolej, Igorze. Macie coś nowego dla mnie, dzieci? Owszem, pasjonujący artykuł o hodowli planktonu w Nowej Zelandii. Ciekawe. Tak, bardzo, może dla ciebie. Bije własny rekord! Hodowla planktonu? Nie! Brawo! Przez ciebie przegrałem! No i co? I nic! A co ma być? Pograłem sobie trochę. Posłuchajcie, czy wiecie, że podwodna ekspedycja odkryła niedawno na dnie Atlantyku aż 6 nowych gatunków bezkręgowców? Dobra nowina! Na świecie są jeszcze miliony nieznanych gatunków. Aż tyle? To się nazywa bioróżnorodność. Możemy o tym porozmawiać w sali obok. Ale najpierw przerwa. Świetny pomysł, mistrzu. Opisano już i nazwano prawie wszystkie ssaki, ptaki i gady zamieszkujące ziemię. Ale jest sporo nieznanych owadów, mięczaków i grzybów, nie mówiąc o bakteriach, których wszędzie pełno. To znaczy, że mnie też obsiadły? No pewnie. I to miliony. Nie ma powodu do paniki. Niektóre bakterie są pożyteczne. Na przykład zjadają martwe tkanki. A są gatunki niepotrzebne? Nie. Każdy jest ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Roślinożercy zjadają rośliny, drapieżniki roślinożerców, a drapieżników zjadamy my. A kto zjada człowieka? Ja wiem, dinozaury pożerają ludzi, jak na filmie z latającymi drapieżnikami. Ale tylko na filmie. W rzeczywistości w czasach dinozaurów nie było nas na świecie. Na szczęście dla dinozaurów, bo zaraz byśmy je pożarli. Jesteśmy lepsi. I dużo sprytniejsi. Tak uważasz? To oczywiste. To może nam to udowodnisz. No, na co czekasz? Już. Idę. Sami zobaczycie. Wcale nie bolało. To meganeury. Nie są złośliwe. Może i nie są, ale i tak mam tu coś na nie.
O, już ich nie ma. No i kto jest górą? Mamo! Jestem niesmaczny, wstrętny, ohydny! Roślinożerca? To roślinożerca! Hurra! Nie kombinuj, spryciarzu, tylko zmykaj. O, tak! Już, już! Ale wiałeś przed tymi tępakami. Nieźle mnie przegoniły. Ale biedaki wyginęły. Z powodu meteorytu, prawda? Chyba tak, ale są też inne hipotezy. Zmiana klimatu, silna aktywność wulkaniczna, uderzenie planetoidy. Faktem jest, że Ziemia przeszła wówczas jedną z największych fal wymierania różnych form życia w swojej historii. Ale któż wie, co czeka nas jutro? Co masz na myśli, mistrzu? Wielki łańcuch pokarmowy jest ponownie zagrożony. Tym razem to my pełnimy rolę meteorytu. Tak, my ludzie. Więc życie znów jest zagrożone? Nikt nie zaprzeczy, że od pojawienia się na Ziemi człowieka wiele się na niej zmieniło. Dopóki nasi przodkowie żyli z polowania i zbieractwa, zużywali tylko tyle daru Ziemi, ile potrzebowali, aby żyć, i wędrowali śladem stad zwierząt. W neolicie wszystko się zmieniło. Chroniono się przed drapieżcami, a jednocześnie udomawiano liczne zwierzęta, wybierając najlepsze. Zobacz, czarne krowy dają więcej mleka. Za to mięso łaciatych jest smaczniejsze. Dziś rozmnażamy pewne gatunki i krzyżujemy wybrane rasy. To samo dotyczy roślin. Szukamy tych, które szybciej rosną i dają obfitsze plony. Spójrz, te kłosy są większe, ale ich łodygi łamią się, zanim kłosy dojrzeją. A te mają mocne, krótkie łodygi, ale mniejsze kłosy. A gdyby je skrzyżować? Z ujednolicaniem gatunków wiąże się pewien problem. Ubożeje kapitał genetyczny. Rośliny stają się mniej odporne na wirusy i pasożyty. Do stołu, chłopaki, smacznego! Ach! Czy wiecie, moi mili, że w naszych czasach ponad połowa populacji świata żyje dzięki produkcji zboża, kukurydzy i ryżu? Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby jakaś choroba zniszczyła te rośliny? Katastrofa! O tak? Właśnie. Co takiego? To katastrofa! Na całym świecie głodowałyby miliony ludzi. Przyroda potrzebuje różnorodności, człowiek też. Czy wiecie, że 80% leków na raka, choroby serca i wiele innych opiera się na substancjach pochodzenia roślinnego? Drzewo chlebowe uśmierza bóle reumatyczne, hibiskus jest bogaty w witaminę C, drzewo herbaciane ma wszechstronne działanie. Przyroda to wielka skarbnica. Oto morze, które tak hojnie nas obdarowuje, a my je niszczymy, zaśmiecamy i przekraczamy limity połowów, uniemożliwiając odtwarzanie się gatunku. W lesie tropikalnym rośnie 50 tysięcy nieznanych gatunków drzew i miliony innych roślin, a człowiek ścina, pali, niszczy. Na jednym drzewie mogą żyć setki chrząszcz endemicznego gatunku, które wraz z nim znikną z naszej fauny. To tylko owady. Co innego, gdyby to był jakiś wieloryb czy słoń, ha?
Nie masz racji. W łańcuchu pokarmowym nawet najmniejsze organizmy pełnią ważną rolę. Zapylają kwiaty. Sprzątają. Albo użyźniają glebę. A te, co niszczą plony? Mamy na nie pestycydy. Dostają w łeb. Z pestycydami jest problem, bo ich działanie nie ogranicza się do niszczenia szkodników. Wyrządzają też dużą szkodę ludziom, przedostając się do ich pożywienia. Poza tym trzeba pamiętać, że zniszczenie jakiegokolwiek gatunku flory czy fauny jest niepowetowaną stratą. W ostatniej chwili uratowano bizona i oryksa, a ilu gatunków nie udało się uratować przed zagładą z powodu ludzkiej chciwości czy głupoty? Tur zniknął z naszej fauny w XVII wieku, a jeden z gatunków pingwina w wieku XIX. Ostatni wilk tasmański padł na Tasmanii w roku 1937, a Dodo z wyspy Mauritius pod koniec XVII wieku. W ciągu 4 wieków nasza flora i fauna zubożała o nieprzeliczone gatunki. Przewiduje się, że w nadchodzących latach będzie ginęło 30 tysięcy gatunków rocznie. To prawie 100 gatunków dziennie. 3 miliony w ciągu wieku. Jakie gatunki są najbardziej zagrożone? O, jest ich tak wiele. Trzeba wymienić nosorożca, którego róg jest bardzo ceniony, żółwie morskie, kondora z Kalifornii, tygrysa bengalskiego, goryla, oczywiście pandę, a także słonie, no i niektóre delfiny i rekiny. A my sobie siedzimy i słuchamy. Trzeba wreszcie coś zrobić. Oczywiście, zróbmy coś. Właśnie zamierzam wysłać was do Konga. Niektórzy z was już tam byli. W tamtejszych lasach żyje nasz najbliższy kuzyn, goryl górski. Możemy się od niego wiele nauczyć. Niestety na gorylę poluje się dla mięsa albo traktuje jak towar eksportowy. Prawdziwy skandal. Kiedy ruszamy, mistrzu? Natychmiast, jeśli chcecie. Nasz pojazd już czeka. Ale głupio wyglądacie w tych kapeluszach. Ej, to ochrona przed komarami. Przebieramy się? Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie mam ochoty się przebierać. Nie chcę wyglądać jak jakiś głupek. Jak chcecie. Jak będziecie szukać tych waszych goryli? Z pomocą tego. Prezent od mistrza. W drogę. Idziemy. Patrzcie, jaki on piękny. Co te komary jedzą, jak nas tu nie ma? Poszczą, czekając na takich głupków. Cisza, spokój. Chyba się nie mylę. Goryle są bardzo blisko. To tylko pokaz siły. Małe gorylątka są bardzo cenione przez przemytników.
Nie chcemy zrobić żadnej krzywdy ani tobie, ani twojej rodzinie. Chyba ją zaadoptował. Ale będzie. Gadające goryle całkiem zgłupieją. A myślą, że są takie sprytne. Są takie miłe, takie delikatne. Lepiej bądź ostrożna. Jeśli coś im się nie spodoba, mogą ci urwać głowę. Samica jest wyraźnie zdenerwowana. Ej, co się dzieje? One chyba coś wyczuły. Lepiej zróbmy to, co one. To kłusownicy, więc wszystko jasne. Idziemy za nimi? Zgoda, ale ciii. Wiecie, gdzie jest Nabot i Tenio? Pewnie znów się wygłupiają. Nie martw się, zaraz ich poszukamy. Ej, widzisz to, co ja widzę? Będzie z tego dużo kasy. Zabili je? Nie, uśpili. Będą chcieli je sprzedać, chyba że ich powstrzymamy. Ja pierwszy będę czuwał. Idziemy? Jeszcze chwilę. Hej, kotku! Zjeżdżaj! Szybko wyłaźcie! No, obudź się! Coś mi tu nie pasuje. To ty? Znamy się. My chyba też się znamy. Tak myślałem. Wszystko przez to, że... Jestem pewien, że to był twój pomysł. Chcieliśmy się tylko trochę pośmiać. W jednym na pewno nikt was nie prześcignie. W głupocie. Niewiele zdziałaliśmy, mistrzu, w obronie goryli w Kongo. Trzeba by zrobić to, co w Rawandzie, gdzie goryle są symbolem państwowym. 10% powierzchni kraju przekształcono tam w parki narodowe. To prawda. I cały świat powinien brać z nich przykład. Obecnie obszary chronione to najwyżej 5% powierzchni naszej ziemi. Trzeba powiększać rezerwaty zarówno na lądzie, jak i w morzu. Właśnie. Należy wspierać wysiłki państw, które chcą chronić przyrodę. Można to robić w różny sposób. Co powiecie na kolejną podróż? Tak! Hurra! Hurra! Świetnie! W takim razie czeka was zwiedzanie szczególnej Arki Noego. Odwiedzimy ogrody botaniczne w Anglii, zwane ogrodami ostatniej szansy. Co to znaczy? Dowiecie się. Chroni się tutaj gatunki roślin, którym grozi zagłada. Dlatego nazwałem to miejsce Arką Noego. Jak tu pięknie! Duża przesada. Nie wiem, co jej się tutaj tak podoba. No, chodź, chodź, chodź.
O. Plastik. Od początku wiedziałem. Co to za maniery? O, a co to? Jeden z gatunków żmijowca. Z Wysp Kanaryjskich. Zasadziliśmy je, gdy już prawie zniknęły z naszej flory. A ta butelka wody sodowej? Byłoby nam wesoło, gdyby nie fakt, że coraz trudniej spotkać te rośliny. Z powodu? Wprowadzenia na archipelag maskarenów tych dobrze nam znanych zwierzątek. Sofora Toromiro. Z Wyspy Wielkanocnej. W roku 1962 rosło tam już tylko jedno drzewo w głębi krateru. I tym razem zawiniły zwierzęta sprowadzone na wyspę przez człowieka. Wyspy Kanaryjskie, Wyspa Wielkanocna, Maskareny, zawsze wyspy. Tak, bo na wyspach łatwo zakłócić naturalną równowagę i często nowo wprowadzone gatunki wypierają rodzimą florę. Na wyspie Réunion nazywa się je roślinami szkodnikami. Należy do nich brunatna winorośl. Bardzo skutecznie niszczyła ona rodzimą roślinność. Tu zniszczyła lasy tamaryndowców. Jest jakaś metoda walki z nią? Jedynie z pomocą maczety. Po wytrzebieniu intruza pierwotny las się odrodził, ale wymagało to wielkiego wysiłku. Czy trudno jest przywrócić wyparty gatunek? O tak, to bardzo trudne zadanie, zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Ile tu jest gatunków roślin? Miliony. Dzięki zbieraczom z całego świata przybywa rocznie około 45 tysięcy nowych. A, podróżnik botanik. Piękna praca. Czy wiecie, że to ci awanturnicy stali się bohaterami ery wielkich odkryć? Trzeba było odwagi i uporu, aby znaleźć egzotyczne rośliny, takie jak hortensja, dalia czy kakaowiec. Nie, nie, ani mi się waż. To woda dla moich roślin. Uciekaj, nie ruszaj jej. W porządku, mistrzu? Co? Tak. Wybaczcie, błądziłem gdzieś myślami. Dreszcz wielkiej przygody. To porywające, wierzcie mi. Czy wszystkie nasiona są tu przechowywane? Nie. Większość jest złożona w specjalnych przechowalniach lub bankach. Dzięki odpowiednim warunkom, w jakich są trzymane, można je będzie wysiać za 200, a nawet 300 lat. Na Filipinach jest specjalny bank ryżu, w Meksyku kukurydzy, a w Peru przechowuje się 5000 gatunków ziemniaka. A jak jest ze zwierzętami? Dla zwierząt też stworzono banki genetyczne, w których przechowuje się embriony i komórki. Może dzięki temu uda się ocalić liczne zagrożone gatunki. Ale to się na nic nie przyda, jeśli jednocześnie... Mów dalej. Zniszczymy ich środowisko. Masz rację, dziecko. Człowiek musi się nauczyć współżycia z przyrodą, a nie żyć kosztem przyrody. Póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia. Zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba, słońca blask, słońca blask, słońca blask. Póki krąży i trwa, tak wiele daje nam co dnia.
zachwyca nas niebo pełne gwiazd, a rankiem błękit nieba, słońca blask. Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal, ofiaruje nam życia dar.